Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych chciałbym omówić temat tragicznej śmierci polskiego obywatela, pana Damiana Sobola, 1 kwietnia bieżącego roku. Pan Sobol... Pan Sobol, pracownik amerykańskiej organizacji charytatywnej, który dostarczał żywność ludziom w Gazie, Palestyńczykom w Gazie. Przedtem dostarczał pomoc Ukraińcom walczącym z rosyjskim najazdem. Został razem z 6 innymi osobami zabity w strefie Gazy 1 kwietnia, jak mówiłem, tego roku. Jest to poruszający, szokujący atak na pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen, która dostarcza, jak się ocenia, około 60% pomocy humanitarnej do strefy Gazy. W związku z tym atakiem organizacja wycofała się kompletnie ze strefy Gazy, gdyż nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim pracownikom. Polski rząd zareagował na to wydarzenie w sposób zdecydowany i błyskawiczny. Minister Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie o tym zdarzeniu ze swoim odpowiednikiem w Izraelu, ministrem Izraelem Katzem, który go zapewnił, że strona izraelska przeprowadzi wnikliwe i transparentne dochodzenie. Z uwagi na to, że w ocenie polskich władz reakcja strony izraelskiej w kolejnych dniach była niewystarczająca, a zapowiadane wyniki przez parę dni nie zostały przedstawione, do MSZ został wezwany ambasador Izraela w Warszawie, podczas spotkania sekretarz stanu minister Andrzej Szejna przekazał ambasadorowi notę protestacyjną, w której przedstawiono oczekiwania Polski. Po pierwsze, przeprowadzenia transparentnego śledztwa, informowania o jego wynikach oraz współpracy odpowiednich organów państwa Izrael z prokuraturą przemyską, która wszczęła śledztwo w oparciu o artykuł 148 kodeksu karnego. Dla tych państwa posłów, którzy nie są prawnikami, artykuł 148 mówi, kto zabija człowieka, może oczekiwać minimalnej kary 8 lat pozbawienia wolności, ale również 25 albo i dożywocia. W związku z tym prokuratura przemyska zakłada, że było to w klasyfikacji zabójstwo. W związku z przejęciem następnie przez Izrael pełnej odpowiedzialności za to tragiczne zdarzenie, Polska domagała się i domaga wyciągnięcia wszelkich konsekwencji wobec instytucji i osób odpowiedzialnych za to wydarzenie, jak również zadośćuczynienie pogrożonej w żałobie rodzinie za jej stratę. Dzięki błyskawicznym działaniom naszej służby konsularnej w Tel Awiwie i w Egipcie i w Ramala doprowadziliśmy do tego, o czym mogę zakomunikować, że ciało świętej pamięci Damiana Sobola znalazło się już w Polsce. Siły zbrojne Izraela przeprowadziły wstępne wyniki dochodzenia, które zostały zakomunikowane przedstawicielom państw, których obywatele zostali 1 kwietnia zabici, czyli Polsce, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym. Wstępne wyniki tego dochodzenia wykazały, że popełniono wiele zasadniczych błędów,
na poziomie operatora drona, dowódcy operatora drona, wyższych dowódców, którzy nie przekazali właściwych informacji do swoich podwładnych. Źle zakwalifikowano i źle zidentyfikowano pojazdy. A jeśli chodzi o najbardziej dramatyczne i drastyczne wydarzenie, to znaczy oddanie 3 strzałów w 3 kolejne samochody organizacji humanitarnej, po tym jak pasażerowie z pierwszego pojazdu przenieśli się do drugiego, a z drugiego do trzeciego, jest to absolutne i karygodne złamanie wszystkich podstawowych zasad operacyjnych Sił Zbrojnych Izraela. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że złamano wszystkie zasady, które są wewnętrznymi zasadami IDF, czyli Sił Zbrojnych Izraela. W związku z tym wyciągnięte konsekwencje przez Siły Zbrojne Izraela, które polegały na tym, że dowódca wsparcia ogniowego brygady, oficer w stopniu majora, został zwolniony ze stanowiska, szef sztabu brygady, oficer w stopniu pułkownika rezerwy, został zwolniony ze stanowiska, a dowódca brygady i dowódca 162 Dywizji otrzymali nagane, a szef dowództwa południowego upomnienie. Polska uważa za nieadekwatną odpowiedź za zabicie 7 obywateli rozmaitych państw, w tym jednego Palestyńczyka. W związku z tym domagamy się przeprowadzenia właściwego śledztwa i z udziałem międzynarodowym i przekazania tej sprawy sądom cywilnym Izraela, które mają reputację jako bardzo dobry wymiar sprawiedliwości i przeciwko destrukcji, których demonstrowało w zeszłym roku kilkaset tysięcy, co tydzień kilkaset tysięcy Izraelczyków. Mamy zaufanie do cywilnego wymiaru sprawiedliwości w państwie Izrael i oczekujemy, że ta sprawa zostanie przez ten wymiar sprawiedliwości przy ewentualnej pomocy naszych śledczych wyjaśniona i że ludzie, którzy dokonali tego, bo to nie była, to nie można mówić o tym jako pomyłce, nie można o tym mówić jako nieszczęśliwym zdarzeniu, to wedle naszej prokuratury nadaje się jako kwestia zabójstwa 7 obywateli. W tym kontekście podjąłem osobiście działania w celu koordynacji, wspólnej reakcji państw, których obywatele stracili życie w tym ataku i odbyłem spotkanie z ambasadorami Kanady i Australii oraz pracownikami ambasady USA i Wielkiej Brytanii w celu uzgodnienia naszych pozycji. Wszystkie państwa są zgodne, że Izrael musi przedstawić pełne wyniki śledztwa i domagają się, żeby strona izraelska dopuściła do współpracy przy dochodzeniu przedstawicieli zainteresowanych państw. Jest rzeczą oczywistą, że Izrael po 7 października rozpoczął walkę z terrorystyczną organizacją Hamas, która... Jest terrorystyczną organizacją. Panie pośle, Hamas jest uznany jako terrorystyczna organizacja przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i naszych sojuszników. Państwo Izrael jest strategicznym partnerem członków NATO. Panie marszałku. Przepraszam, panie ministrze, proszę się tym nie przejmować. Pan poseł Braun przyszedł, musiał poinformować wszystkich, że jest na sali. Każdy informuje tak, jak umie. Bardzo proszę, niech pan mówi. Dziękuję, dalej. Panie marszałku. Przyjmuję do wiadomości, że pan poseł Braun jest na sali i proceduje dalej. Wszystkie państwa, które uznają prawo Izraela do istnienia i mają z nim
mają z nim stosunki dyplomatyczne, uznają, że Hamas jako organizacja terrorystyczna nie ma miejsca na swoją działalność w Strefie Gazy, ani gdzie indziej. Że Izrael ma prawo się bronić po brutalnym ataku z 7 października. Ale jednocześnie Polska uznaje, że należy zachowywać demokratycznych standardów ochrony cywilów i ludności Gazy i Izrael powinien za wszelką cenę chronić ludność cywilną i powinien umożliwić dostarczanie pomocy humanitarnej do ludności w strefie wojny, w strefie, zwłaszcza w tej strefie Gazy, która jest kontrolowana przez siły zbrojne Izraela. Z drugiej strony wszyscy domagamy się, łącznie z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, bo taki wyrok wstępny wydał, że zakładnicy porwani przez terrorystów z Hamasu powinni być natychmiast wszyscy zwolnieni. Co, jak do tej pory, miało miejsce w niektórych przypadkach, ale ocenia się, że ponad 100 zakładników jest w dalszym ciągu przetrzymywanych nielegalnie przez Hamas, a ostatnie doniesienia ze Strefy Gazy wskazują, że znaczna ich część mogła zostać już zamordowana przez terrorystów. Polska popiera dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu na terenach byłego mandatu palestyńskiego, to znaczy istnienie demokratycznego państwa Izrael i powstanie demokratycznego państwa palestyńskiego. Nie będzie na tym terenie zgody na okupację części tego terenu przez organizacje terrorystyczne. Taka postawa Polski jest spójna z tym, co robiliśmy od ostatnich 30 lat. Wspieramy humanitarnie Palestyńczyków na zachodnim brzegu, autonomię palestyńską na zachodnim brzegu, jak również pomagaliśmy i wspomagamy dalej Palestyńczyków, humanitarnie Palestyńczyków, którzy żyją w Strefie Gazy i będziemy to dalej robić, ale domagamy się od Izraela umożliwienia nam przeprowadzenia takiej działalności, jak również przeprowadzenia śledztwa i ukarania winnych w sprawie tego incydentu, który my określamy jako zabójstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Bardzo proszę pana posła Arkadiusza Mularczyka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o zabranie głosu. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie ministrze, chcę przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie informacji ministra spraw zagranicznych na temat śmierci Damiana Sobula podczas niesienia pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w Strefie Gazy. Wysoka Izbo, ta sprawa ma wielowymiarowy kontekst. Po pierwsze trzeba podkreślić, że zginął młody człowiek, wolontariusz, który niósł pomoc humanitarną. Ten młody człowiek zginął 1 kwietnia w wyniku działań Wojska Izraelskiego, które przeprowadziło w Strefie Gazy atak na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen. W wyniku tego zamachu zginął nie tylko Polak, ale również obywatele Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, USA, a także palestyński kierowca, łącznie 7 osób. Trzeba podkreślić, że była to zaplanowana i świadoma akcja Wojska Izraelskiego. O przejeździe konwoju były poinformowane odpowiednie służby, ale również wojsko Izraela, a trasa została uzgodniona z IDF, siłami obronnymi Izraela. Niewątpliwie to wydarzenie musi mieć charakter zbrodni wojennej. To wydarzenie, drodzy Państwo, jest zbrodnią wojenną. I teraz w tym kontekście musimy dokonać pewnej oceny tego, co wydarzyło się zarówno w samym Izraelu, ale również w Polsce. W jaki sposób odniósł się do tej kwestii polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Pierwsza reakcja ambasadora Izraela Jakowa Liwne na zabójstwo 7 pracowników organizacji humanitarnej wywołała w Polsce uzasadnioną burzę. Otóż we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych ambasador Liwne zamieścił wpis następujący. Skrajna prawica i skrajna lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo w wczorajszym ataku, wskutek którego śmierć poniesie członkowie organizacji humanitarnej co obywatel Polski. W tym wpisie ambasador Izrael oskarżył jednego z liderów formacji w naszym kraju o to, że jest przedstawicielem skrajnej prawicy. Następnie ambasador Izraela powiedział, że to wydarzenie było pomyłką. Takie rzeczy zdarzają się na wojnie. A w rozmowie z jednym z kanałów internetowych nie powiedział słowa przepraszam. Powiedział jedynie, że ubolewa nad tym, że takie rzeczy zdarzają się podczas wojny. Drodzy Państwo, dopiero pod presją opinii publicznej, dziennikarzy, obywateli, również poprzez presję w mediach społecznościowych, na Twitterze, Facebooku, dziennikarzy, doszło do wezwania ambasadora Izraela przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W wyniku tego wezwania usłyszeliśmy, że rzekomo ambasador Izraela powiedział słowo przepraszam. Natomiast nikt, drodzy Państwo, tego słowa nie słyszał. Co mnie szczególnie zdumiało, gdy obserwowałem reakcję ambasadora Izraela, to relatywizowanie zbrodni wojennych. Otóż dla przedstawiciela ambasady Izraela są jedne morderstwa, jedne zbrodnie mają charakter zbrodni wojennych, a inne nie mają. Zwłaszcza, drodzy Państwo, musimy to odnosić do kontekstu również II wojny światowej. Tego, jak Izrael traktuje swoje ofiary, a jak traktuje ofiary innych krajów. Trzeba podkreślić, że przede wszystkim w tej niniejszej sprawie był absolutny brak komunikacji między Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela. Wypowiedzi relatywizujące premiera Netanyahu, to wydarzenie, z których wynikało, że takie rzeczy się zdarzają podczas wojny, są po prostu niedopuszczalne. To wydarzenie było zbrodnią wojenną. Dlatego jako państwo polskie, po pierwsze uważamy, jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że za późno wezwano ambasadora Izraela do Polski. Uważamy, że za te skandaliczne powiedzi pan ambasador Izraela, którego znam osobiście, powinien być uznany persona non grata w naszym kraju, powinien po prostu być wysłany do Izraela i powinniśmy domagać się przysłania nowego przedstawiciela państwa Izraela. Po drugie, brak jest oficjalnych przeprosin nadal ze strony państwa Izrael za śmierć polskiego obywatela. I po trzecie, czy zostały podjęte jakiekolwiek środki dyplomatyczne przy udziale polskich służb dyplomatycznych w Izraelu i w Palestynie, ażeby tego typu wydarzenia w przyszłości się nie powtórzyły? To są kwestie kluczowe. Jak wygląda współpraca na tym tle, ale również jak wygląda i jak będzie wyglądało śledztwo w tej sprawie, ponieważ Polska domaga się ukarania odpowiedzialnych za zamordowanie 7 pracowników organizacji humanitarnej. I kończąc moje wystąpienie, będzie kontynuował tutaj minister Jabłoński po mnie, absolutnie uważamy, że państwo polskie powinno udzielić wszelkiej pomocy rodzinie zamordowanego Polaka, ale również powinno domagać się odszkodowania za jej śmierć i za jego śmierć i odszkodowania dla członków jego rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Jabłoński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. 2 dni temu został zamordowany polski obywatel w Szwecji przez gang migrantów, tak donoszą media. I nikt nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do zbrodni, że doszło do zabójstwa, że sprawcy tej zbrodni powinni odpowiedzieć przed sądem, powinni zostać skazani na karę wieloletniego więzienia. Nikt nie usiłuje wybielać odpowiedzialności tych ludzi za śmierć człowieka. I byłoby czymś przedziwnym, gdyby państwo szwedzkie albo jakiekolwiek inne państwo, w którym zamordowany zostaje polski obywatel, uciekało się do opowieści o tym, że
mogło dojść do jakiegoś wypadku, że mogło dojść do jakiegoś zdarzenia nieprzewidzianego, że się ograniczy do konsekwencji służbowych wobec sprawców. I myślę, że się z tym zgadzamy. Dziękuję, panie ministrze, że pan to podkreślił, że takie jest właśnie stanowisko Polski, że Polska uważa, że te działania o charakterze nagany czy odwołania jakiegoś dowódcy brygady, że to jest zdecydowanie zbyt mało, bo to jest zdecydowanie zbyt mało. Zostali zabici ludzie, zostali zamordowani ludzie z premedytacją. Przypomnijmy, jak to wygląda. To nie była jedna przypadkowa zabłąkana rakieta. To był najpierw jeden atak, potem drugi, gdy ci ludzie usiłowali się ratować, przesiedli się do innego pojazdu, potem trzeci z pełną premedytacją i jak media izraelskie przecież, media to ustaliły, było to spowodowane tym, że najprawdopodobniej wojsko izraelskie stwierdziło, że tam jest jedna osoba, jeden terrorysta z Hamasu, którego oni chcą zabić. Jego tam nie było, ale nawet gdyby był, to poświęcenie życia 7 niewinnych ludzi po to, żeby zlikwidować terrorystę, to jest coś, co nie mieści się w żadnym kodeksie etycznym. I mam nadzieję, że co do tego wszyscy się zgadzamy. Tak mówił również pan minister Sikorski. W tym zakresie myślę, że nie ma między nami sporu. Spór, jaki myślę, że zaczyna się coraz bardziej rysować, jest to skuteczność i o realne działania, jakie MSZ w tej sprawie podejmuje. Bo to, że my wyrażamy takie stanowisko, to bardzo dobrze, tylko pytanie, co robimy z tym dalej? Czy podejmujemy jakiekolwiek działania, żeby rzeczywiście Izrael doprowadził do tego, aby sprawcy zostali ukarani? Pan ambasador Liwna, to co cytował pan minister Mularczyk, mówi tak, skrajna lewica, skrajna prawica oskarżają Izrael o zbrodnie. Nie, drodzy państwo, my nie oskarżamy Izraela, my oskarżamy konkretne osoby z armii izraelskiej, które trzeba ustalić, osądzić i ukarać. Jeżeli Izrael tego nie zrobi, to wtedy państwo Izrael rzeczywiście bierze na siebie za to odpowiedzialność. Sprawcy zbrodni powinni ponieść karę. I obowiązkiem polskiego rządu dzisiaj jest doprowadzenie do tego, żeby to nastąpiło, żeby rodzina dostała odpowiednie zadośćuczynienie, żeby nie było niuansowania, żeby nie było tych przedziwnych, niegodnych, hańbiących nie tylko ambasadora, ale kogokolwiek, prób przerzucania czy wybielania się od odpowiedzialności i stawiania fałszywych zarzutów także posłom na Sejm, którzy domagają się tej odpowiedzialności od Izraela. Oskarżanie Polaków o antysemityzm w sytuacji, gdy izraelskie wojsko zamordowało Polaka, to jest wyjątkowy cynizm. Wyjątkowy nawet jak na standardy niektórych polityków izraelskich z przeszłości. I tutaj muszę powiedzieć, że postawa MSZ-u wobec pana ambasadora jest zadziwiająco mało konsekwentna, bo to wezwanie było bardzo późno, a w efekcie tego wezwania na konferencji prasowej słyszeliśmy wypowiedzi wręcz usprawiedliwiające postawę pana ambasadora Liwne, podkreślające, że on nie zostanie wydalony, bo tego chciałby przedstawiciel opozycji, tak powiedział, zdaje się, pan minister Szajna, że skoro prezes Jarosław Kaczyński chciałby wydalenia ambasadora, to on wydalony nie zostanie. No, szanowni państwo, powinniśmy w takich sprawach akurat mówić jednym głosem. I powinniśmy konsekwentnie domagać się także tego, żeby o działaniach Izraela w Strefie Gazy, żeby o tych działaniach mówić i domagać się, aby te działania miały charakter zgodny z międzynarodowym prawem humanitarnym. Na sam koniec chciałbym się zwrócić do posłów, zwłaszcza z Platformy, ale nie tylko. Jesteśmy w parlamencie, również zajmujemy się sprawami międzynarodowymi. Istnieje taki instrument jak dwustronne grupy parlamentarne. 3 tygodnie temu odbyło się niezwykle interesujące posiedzenie polsko-palestyńskiej grupy parlamentarnej, w trakcie którego pan ambasador Palestyny, pan Khalifa, jego ekscelencja ambasador Palestyny przedstawiał informacje przerażające o zbrodniach w Strefie Gazy. Ja się po tym spotkaniu zwróciłem z licznymi interpelacjami, na które do dziś nie uzyskałem odpowiedzi. Co MSZ robi w sprawie na przykład takiej, że Izrael blokuje pomoc humanitarną, że ciężarówki stoją na granicy Egiptu ze Strefą Gazy? Liczę na odpowiedź, panie ministrze, bo to jest niezwykle ważne zadanie. Ale mamy też grupę polsko-izraelską, szanowni państwo. Wielu z państwa jest jej członkami, ja także jestem jej członkiem. Przewodniczącym tej grupy jest pan poseł Szczerba. Ja się zwróciłem do niego, żeby zwołać posiedzenie polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, zaprosić pana ambasadora Liwne, bo to nie kanał Zero czy jakiś inny kanał na YouTubie jest od tego, żeby nam pan ambasador przedstawiał stanowisko, ale my jako posłowie na Sejm także zasługujemy na to, żeby od niego bezpośrednio to usłyszeć. Kiedy ma się zebrać polsko-izraelska grupa parlamentarna? Jeśli nie dzisiaj, jeśli nie w takiej sprawie. Apeluję do państwa,
przekażcie panu posłowi Szczerbie, żeby miał odwagę tą grupę pilnie zwołać, bo naprawdę zasługujemy na to, aby pan ambasador przed polskim Sejmem również przedstawił swoje stanowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Rząsa, Koalicja Obywatelska. Proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nawet w najbardziej koszmarnych myślach nie myślałem kiedykolwiek, że przyjdzie mi tutaj z tej mównicy mówić o najpiękniejszym przymiocie polskiego narodu, solidarności, ale o solidarności w kontekście i w obliczu śmierci. Na początku kwietnia w wyniku izraelskiego ataku zginęli wolontariusze organizacji World Center Kitchen. Wśród ofiar był Polak, Damian Sobór, mieszkaniec Przemyśla. Mojego, naszego Przemyśla pięknego. Śmierć Damiana i pozostałych wolontariuszy wstrząsnęła nie tylko opinią publiczną w Polsce, ale i na całym świecie. I w sposób oczywisty jest też największym chyba dramatem dla jego rodziny, dla jego bliskich, dla jego znajomych, dla przyjaciół. Dla wszystkich mieszkańców całej społeczności mojego miasta Przemyśla. Miasta, któremu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał tytuł Miasta Ratownika. W hołdzie za to, co robili moi mieszkańcy i za to dzisiaj chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Damian był młodym, aktywnym człowiekiem. Każdy, kto miał uśmiechniętym, gotowym nieść pomoc innym, każdy, kto go poznał, a ja miałem ten zaszczyt poznać go osobiście, wprawdzie bardzo krótko i przelotnie na kilka słów, ale ten zaszczyt pozostanie mi do końca życia. Wie, że zawsze przedkładał swoje dobro nad potrzeby innych ludzi. Nie dbał o poklas. Liczyło się dla niego tylko to, żeby udzielać pomocy innym ludziom. Gdy w 1922 roku Rosja haniebnie napadła na Ukrainę, do Polski zaczęły napływać niezliczone rzesze uchodźców. Przemyśl stał się pierwszym miastem, stał się miastem centrum światowego wolontariatu. To, co wtedy pokazali mieszkańcy Przemyśla, powinno być zapisane złotymi głoskami w polskiej historii. Damian dołączył jako jeden z pierwszych do tej grupy. I my pamiętamy 4 kwietnia przy zaułku wolontariuszy. Zaułek wolontariuszy otworzyliśmy z naszej inicjatywy, z inicjatywy Platformy Obywatelskiej po to, aby honorować czcić takich ludzi. Do głowy nam nie przyszło, że kilka miesięcy później staniemy przy tym zaułku wolontariuszy po to, by oddać hołd mieszkańcowi Przemyśla Damianowi. Tysiące mieszkańców Przemyśla przyszło z zapalonymi zniczami, by podziękować Damianowi. W pierwszych dniach konfliktu Damian nawiązał ścisłą współpracę z World Center Kitchen, która koordynowała dostawy żywności do Przemyśla, do Medyki, do Korczowy i innych miejsc. I kiedy po kilkunastu miesiącach część wolontariuszy wróciła do domu, do swoich obowiązków, Damian swoją misję postanowił dalej kontynuować, nie zawieszać jej. Ruszył z pomocą humanitarną do Turcji, do Maroka, aby pomagać ludziom, których dotknęło trzęsienie ziemi. Nie był bierny wobec tego, co działo się w Gazie. Pojechał tam nieść pomoc ludziom i pojechał tam po to, żeby niestety znaleźć śmierć. W drodze powrotnej transportu humanitarnego ten transport został ostrzelany, nikt nie przeżył. Dziś chciałbym panu premierowi, panu ministrowi spraw zagranicznych podziękować za natychmiastowe, bardzo mocne i stanowcze stanowisko Polski w tej sprawie. Ale szanowni państwo, same słowa, choćby najbardziej stanowcze, nie wystarczą. Państwo polskie musi chronić, państwo polskie musi być odpowiedzialne za swoich obywateli, nawet po ich śmierci. I bardzo dziękuję, dlatego chciałbym zaapelować, panie ministrze, w tym miejscu, abyście nadal kontynuowali wszystkie te działania, które po pierwsze doprowadzą do szczegółowego zbadania okoliczności tej ohydnej zbrodni oraz ukarania winnych. Proszę również, aby nadal zapewniać rodzinie Damiana wszelką pomoc prawną, materialną, również tą, która dotyczyć będzie zadośćuczynienia. To otoczyć możliwie wszelką opieką, szczególnie teraz, w tym momencie, kiedy ciało Damiana znalazło się w Polsce. Damianie, Polska, Podkarpacie, Przemyśl, nigdy nie zapomną o tobie, nigdy nie zapomną o ofierze twojego życia. Twój ukochany Przemyśl będzie o tobie zawsze pamiętał. Cześć twojej pamięci. Dziękuję serdecznie. Zanim udzielę pani głosu, pani poseł, chciałem przywitać zespół szkół imienia Kazimierza Wielkiego z Kruszwicy. Witam was serdecznie. Przyjechaliście na zaproszenie pani poseł Magdaleny Łośko.
Pani poseł Aleksandra Karolina Wiśniewska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska składam hołd przed bohaterską postawą Damiana Sobula i 6 pracowników humanitarnych World Central Kitchen, którzy 1 kwietnia zginęli w Strefie Gazy. To jest Safedin Issam Ayad Abu Taha z Palestyny. To Zomi Frankom z Australii. To Jacob Flickinger ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. To John Chapman, James Henderson i James Kirby z Wielkiej Brytanii. Okoliczności przeprowadzenia operacji sił zbrojnych Izraela pokazują ponad wszelką wątpliwość, że nie była ona wypadkiem. Była intencjonalnym, precyzyjnym ostrzałem odpowiednio oznakowanego konwoju humanitarnego. Była egzekucją wydaną na bezbronnych. Była rażącym naruszeniem konwencji genewskich i międzynarodowego prawa humanitarnego, a tym samym zbrodnią wojenną. Oczekujemy niezależnego, rzetelnego i szczegółowego zbadania tej tragedii przez organy wymiaru sprawiedliwości. Oczekujemy, by Izrael zagwarantował bezstronność procesu pod cywilną, niewojskową jurysdykcją, a także dopuszczenia udziału polskiej prokuratury w zbadaniu tej sprawy. Oczekujemy na wskazanie winnych i doprowadzenie do ich skazania. Wzywamy Izrael do zadośćuczynienia rodzinie Damiana Sobula poprzez wypłacenie odszkodowania, jeśli takie będzie życzenie jego najbliższych. Jednocześnie, Wysoka Izbo, z szacunku dla poniesionej ofiary musimy prowadzić poważną dyskusję o tym, jak sprawić, by tragiczna śmierć naszego obywatela nie poszła na marne. Nie możemy ograniczać się tylko do upamiętnienia tej heroicznej ofiary, ale musimy zdiagnozować, w jaki sposób my jako odpowiedzialne podmioty polityczne chcemy bronić porządku międzynarodowego opartego na bezwzględnym poszanowaniu praw człowieka i międzynarodowego prawa wojny. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie toleruje uproszczeń. Bestialski terror Hamasu na obywatelach Izraela 7 października był aktem okrucieństwa i absolutnym zaprzeczeniem szukania pokojowych rozwiązań. Nie kwestionujemy jednak zasadności prawa Izraela do obrony własnej, a nie przestrzegania przez Izraela prawa w wojnie. Mamy ku temu jasne powody. W Strefie Gazy ponad 33 tysiące Palestyńczyków zginęło. Ponad 200 pracowników humanitarnych zginęło. Ponad 75 tysięcy Palestyńczyków zostało rannych. Ponad 1,5 miliona Palestyńczyków zostało przesiedlonych w wyniku masowych bombardowań. 17 tysięcy palestyńskich dzieci dziś zostało osamotnionych bądź rozdzielonych od swoich rodziców. Niemal wszystkim 2 300 tysiącom ludzi w Gazie grozi głód. Straszliwe narzędzie wojny. Większość placówek medycznych nie funkcjonuje, a pomoc medyczna nie dociera do potrzebujących. Uznając w pełni państwowość zarówno Izraela, jak i Palestyny, naciskamy na bezwzględne poszanowanie podstawowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Żądamy natychmiastowego zastosowania się do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z 25 marca, wzywającej do zawieszenia broni w Strefie Gazy, nieblokowania konwojów humanitarnych, w tym żywności i leków. Ale temu wszystkiemu musi towarzyszyć wiarygodny proces polityczny, sygnalizujący, że Izrael, którego los i bezpieczeństwo są przecież dla nas cenne, dąży do zaprzestrzeniania łamania międzynarodowego prawa i łamania wartości demokratycznych. Tylko tak bowiem może on wspierać nas i naszych sojuszników w podtrzymywaniu architektury globalnego bezpieczeństwa, porządku opartego na zasadach, które są dzisiaj w tak newralgicznym miejscu. Ale wiarygodnych, demokratycznych sojuszników od systemów zbliżających się do dyktatur, Wysoka Izbo, odróżnia między innymi to, że nie nadużywają siły przeciwko słabszym w ramach okrutnej odpowiedzialności zbiorowej, że przez swoje decyzje dotyczące sposobu prowadzenia działań zbrojnych nie łamią prawa międzynarodowego, nie dopuszczają się nielegalnego osadnictwa, że ich premierzy nie bagatelizują śmierci polskiego obywatela słowami na wojnie tak się zdarza, a ich ambasadorzy butną, arogancką i bezrefleksyjną postawą nie umywają krwi ze własnych rąk. Wymagamy tego, by władze Izraela dokonały diagnozy i przedstawiły społeczności międzynarodowej konkretny plan, jak zamierzają wrócić na drogę poszanowania prawa międzynarodowego. Wysoka Izbo, tracąc Damiana Sobula, straciliśmy wybitnego ambasadora Polski, przypominającego w świecie, czym jest człowieczeństwo, czym jest szlachetność, czym jest poświęcenie. Damian swoim życiem dał być może najpiękniejszy wyraz patriotyzmu.
solidarności z drugim człowiekiem w potrzebie. Kosztem własnego bezpieczeństwa i komfortu, starając się brać odpowiedzialność, zmniejszyć cierpienia, ratować życie ludzkie, tam gdzie państwa zawodzą, tam gdzie instytucje upadają. Starając się walczyć o okaleczony świat. Swoją postawą Damian budował uznanie i szacunek dla Polski wśród innych narodów. Często dużo bardziej wymierny niż siła militarna. Bo siła Polski wynika również z potęgi dobra ludzi, którzy wśród zniszczenia i mroku poprzez codzienne, ciche akty odwagi niosą innym nadzieję. I mimo tego, Wysoka Izbo, że często nawet tutaj, jak i w naszych domach, bywamy tak podzieleni, niech to najwyższe poświęcenie Damiana będzie wartością, która nas łączy. Damianie, nie zapomnimy. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050, trzecia droga. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. 35-letni Damian Sobul z Przemyśla został zabity w Strefie Gazy. W imieniu wszystkich posłanych i posłów Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga składam głębokie i najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia rodzicom, partnerce, bliskim oraz wszystkim znajomym Damiana. Chcę też powiedzieć, że dziś każdy z nas, Polaków, nazywa się Damian Sobul. Nazywa się Damian Sobul dlatego, że właśnie Damian uosabiał te najpiękniejsze, najwyższe wartości, które nas wszystkich łączą w pięknym słowie Polska. To była wielka tragedia. Damian miał niewyczerpane pokłady empatii, zawsze służył innym pomocą, zawsze uśmiechnięty, lubiany. Od dziecka znany był z tego, że pomagał innym, udzielał się w różnych akcjach charytatywnych. To wielkie serce widzieli bliscy, ale widzieli także znajomi i ci, którym niósł pomoc. Dziś zostawił po sobie testament w postaci rzeszy tych, którym pomógł i którzy w sposób bezpośredni, osobisty świadczą o wielkim jego heroizmie. Pomagał także uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wszyscy pamiętamy ten luty, który chyba na zawsze wyrył się w naszej pamięci, w którym w zdradzieckim ataku Rosja zaatakowała Ukrainę. I Damian, jak zwykle w takich przypadkach, kiedy ktoś potrzebował pomocy, ruszył z tą pomocą, bo wierzył w to, że to jest właśnie coś, co jest naszym obowiązkiem, co jest naszym zadaniem. Nieść pomoc innym, swoim dobrem, swoim sercem, dzielić się z innymi i codziennie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Później zaangażował się w działania World Central Kitchen, której głównym celem jest dostarczanie żywności wszędzie tam, gdzie doszło do klęsk żywiołowych lub wybuchu wojen. Został koordynatorem tej organizacji i uczestniczył w akcjach w różnych częściach świata, w Grecji, w Maroku, Turcji i w Strefie Gazy. To jest, szanowni państwo, coś, co wymaga podkreślenia, że to wielkie serce zaprowadziło Damiana wszędzie tam, gdzie ta pomoc była potrzebna, gdzie ludzie, często poszkodowani przez czy to katastrofy naturalne, czy też wojny, potrzebowali pomocy. Nie zważał na to, że obok wybuchają bomby, nie zważał na to, że być może tragedia naturalna jeszcze nie zakończyła swojego dzieła, ale wierzył głęboko w to, że to jest ten moment, w którym trzeba pojechać, trzeba dostarczyć pomoc, trzeba uratować kolejnego i kolejnego człowieka.
bo takie jest nasze zadanie na tym świecie. To jest coś, co było głęboko wyryte w jego DNA. To jest coś, co łączyło go z ludźmi z całego świata, którzy wierzą w to, że naszym zadaniem na ziemi jest także to, że w sprawach trudnych trzeba pomagać, że w nieszczęściu trzeba nieść tę pomoc. I to pragnienie pomocy, to wielkie serce zaprowadziło go do strefy Gazy, gdzie kolejny raz z wielkim sercem, z wielką odwagą, niosąc pomoc, został zabity przez izraelskie wojsko. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie i chcę, aby to wybrzmiało w sposób niezwykle stanowczy. Do tej tragedii i do tego morderstwa nigdy nie powinno dojść. To była zbrodnia wojenna. Nic nie usprawiedliwia tego czynu, którego dokonało izraelskie wojsko. Popieramy stanowisko rządu i również oczekujemy śledztwa i zapewnienia stronie polskiej dostępu do wszelkich informacji. Bardzo zasadne jest to, aby polska prokuratura brała aktywny i niczym nieskrępowany udział w prowadzeniu śledztwa. Oczekujemy ze strony Izraela pełnej współpracy i wzięcia odpowiedzialności za to morderstwo, za tę zbrodnię wojenną. Popieramy również żądania wypłaty odszkodowania dla rodziny, oczywiście pod warunkiem, że rodzina będzie oczekiwać takiego zadośćuczynienia. Wysoki Sejmie, tę sprawę należy bardzo dokładnie wyjaśnić, a winni, którzy doprowadzili do tej zbrodni, którzy popełnili tę zbrodnię wojenną, powinni być osądzeni i skazani. Tego wymaga sprawiedliwość. Tego wymaga ta sprawiedliwość, która również Damiana napędzała do tego, aby nieść pomoc. Szanowni Państwo, Damian Sobul na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ten, który niosąc pomoc z wielkim sercem oddał życie. Cześć jego pamięci. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Adam Dziedzic. Czy jest pan poseł? Nie ma. Pan poseł Maciej Konieczny, Klub Parlamentarny Lewica. Zapraszam. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W poniedziałek 1 kwietnia izraelskie wojsko z premedytacją zaatakowało konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen, zabijając 7 osób, wśród nich obywatela Polski Damiana Sobola. Nie może tu być mowy o przypadku, nie może być mowy o pomyłce. Izraelska armia z premedytacją uderzała w kolejne samochody, metodycznie mordując ludzi niosących pomoc głodującym Palestyńczykom. Zabójstwo Damiana Sobola jest zbrodnią wojenną, która z oczywistych względów szczególnie nas porusza. Wymaga dokładnego zbadania i wyciągnięcia konsekwencji. Warto jednak przy okazji zrobić krok w tył i zrozumieć, że krzywda, która spotkała naszego rodaka, niestety nie jest żadnym wyjątkiem. W ciągu ostatnich 6 miesięcy Izrael zabił ponad 200 pracowników organizacji humanitarnych, celowo utrudniając dostarczanie pomocy potrzebującym. Doszło do tego, że pracownicy organizacji niosących pomoc, zamiast zgłaszać swoje pozycje izraelskiej armii po to, żeby uzyskać ochronę, wolą się ukrywać, bo boją się, że zamiast należnej ochrony otrzymają śmiertelny cios. Tymczasem w Gazie panuje klęska głodu. 2 miliony osób na małym skrawku ziemi głoduje, podczas gdy setki ciężarówek z pomocą stoi na granicy, a osoby, które chcą nieść pomoc, ryzykują śmierć z rąk izraelskiej armii. Izrael używa głodu jako broni. Jest to broń wymierzona w cywilów, najbrutalniej uderzająca w dzieci. Wiem o tym dobrze, bo jeszcze niedawno interweniowałem w sprawie 2 polskich dzieci w Gazie w stanie zagrożenia życia z ostrym niedożywieniem. Na szczęście udało się te dzieci wyciągnąć. Czy z państwem, które celowo głodzi dzieci, można normalnie współpracować?
Głód to nie jedyna broń wymierzona w cywilów. Izraelskie bomby, karabiny i czołgi zabiły już ponad 33 tysiące osób. Kto wie, ile dodatkowych ofiar znajduje się w tym momencie pod gruzami. Ogromna większość tych ofiar to cywile. Ludzie zbombardowani we własnych domach, rozstrzelani w kolejce po żywność, rozjeżdżani czołgami. Czy z państwem, które robi takie rzeczy, można normalnie współpracować? Walczymy z ludzkimi zwierzętami, będziemy działać adekwatnie. Joaf Galant, minister obrony Izraela. Nie miejcie żadnych ograniczeń, atakujcie wszystko. Cały naród jest odpowiedzialny. To słowa Izaaka Herzoga, prezydenta Izraela. To jest ludobójcza retoryka, a za nią idą bezwzględne i brutalne czyny. Izraelem rządzą dzisiaj niebezpieczni ekstremiści przeprowadzający czystkę etniczną na niewyobrażalną skalę. Przez długie lata Izrael bezkarnie łamał międzynarodowe prawa, prawa człowieka. Przyzwolenie Zachodu, płynące szerokim strumieniem wsparcie, hipokryzja pozwalająca przymykać oczy na rzeczy, za które każde inne państwo by dawno odpowiedziało, to wszystko doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy. Izrael nie może pozostawać dłużej bezkarny. Konieczne są sankcje, konieczna jest międzynarodowa izolacja Izraela teraz. Z naszej perspektywy to powinno być szczególnie istotne, bo ta hipokryzja Zachodu jest wykorzystywana przez Rosję. Rosja pokazuje na Izrael i mówi, słuchajcie, oni mówią o prawach człowieka, o prawie międzynarodowym, ale to jest hipokryzja, uwzięli się na nas, tak naprawdę tego nie myślą. Więc z naszej lokalnej perspektywy także musimy walczyć o jednolite standardy, jeżeli chodzi o egzekwowanie prawa międzynarodowego i praw człowieka przez państwa zachodnich demokracji. Jesteśmy źli, jesteśmy oburzeni, słusznie domagamy się sprawiedliwości wobec bezprawnego mordu naszego rodaka. Mamy prawo oczekiwać od polskich władz stanowczych działań. Niestety fali słusznego oburzenia towarzyszy w Polsce widoczna fala antysemityzmu. I na to nie może być naszej zgody. Nie może być naszej zgody na odpowiedzialność zbiorową i obciążanie całych grup etnicznych za zbrodnie. Zbrodnie państwa Izraela nie usprawiedliwiają antysemityzmu. Powtarzam, zbrodnie państwa Izrael nie usprawiedliwiają antysemityzmu. Tak jak najokrutniejszy atak terrorystyczny, taki jak ten w wykonaniu Hamasu, nie usprawiedliwia rzezi palestyńskich cywilów, nie usprawiedliwia czystek etnicznych, nie usprawiedliwia skazywania setek ludzi na głód, nie usprawiedliwia ludobójstwa. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Anna Maria Żukowska, Klub Parlamentarny Lewicy. Bardzo proszę. Zginął nasz obywatel. Został zamordowany. Został zamordowany w wyniku zbrodni wojennej. Trzeba to jasno powiedzieć. Trzeba też powiedzieć, że jako polski parlament mamy odpowiedzialność dogłębnie wyjaśnić tę zbrodnię. Mamy obowiązek domagać się przeprowadzenia śledztwa z udziałem Polski. Dlatego, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Siły Zbrojne Izraela twierdzą, że w 2 dni przeprowadziły już pełne śledztwo, są jego wyniki i nikogo innego nie będą dopuszczać do wyjaśniania. To jest bardzo zła sytuacja. Bardzo złą sytuacją jest również to, że Polska nadal nie ma ambasadora w Izraelu. Natomiast to, czego dopuścił się ambasador Jakob Liwne, czyli oskarżania wszystkich o antysemityzm tylko dlatego, że domagają się wyjaśnienia morderstwa, zabójstwa, zbrodni wojennej na własnym obywatelu, jest czymś skandalicznym. Pierwsze, co zawsze powinno padać w takiej sytuacji z ust dyplomaty reprezentującego kraj, który się takiej zbrodni dopuścił, to przeprosiny. Ja słyszałam tylko, że pan ambasador ponowił przeprosiny. Nie wiem niestety, gdzie one według niego padły w pierwszej kolejności. Nie słyszałam ich. A chciałabym je usłyszeć. Wszyscy Polacy chcieliby je usłyszeć. Izrael ma prawo do istnienia, ma prawo do obrony, ale nie ma prawa bronić się w taki sposób, który zagraża cywilom, który jest po prostu destrukcyjny, który powoduje klęskę humanitarną. Hamas jest organizacją terrorystyczną, która napadła na bezbronnych, niewinnych ludzi, na dzieci, na starców, która je mordowała w sposób bardzo brutalny i porwała. Do dzisiaj ponad 100
zakładników jest gdzieś w Strefie Gazy. Nie wiemy, czy oni żyją. Zostali porwani przez Hamas, być może zostali zamordowani. I to też jest zbrodnia wojenna. Ale jesteśmy polskim parlamentem. Jako polski parlament musimy układać relacje ze wszystkimi państwami tak, by bronić naszych obywateli i by bronić standardów, w tym standardów demokratycznych i standardów prowadzenia wojny. Bo to Hamas napadł na Izrael, to przez Hamas jest ta wojna, to przez Hamas jest klęska, która w tej chwili się dzieje i to przez Hamas pośrednio zginął także nasz obywatel. Ale tutaj absolutnie winny jest Izrael i my musimy się domagać odpowiedzialności za ten czyn i domagać się, tak jak mówiłam, śledztwa z naszym udziałem. Uważam, że relacje, stosunki dyplomatyczne Polski z Izraelem są dla nas bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju. Mówię tutaj też o kontekście przecież wojny w Ukrainie. My potrzebujemy sojuszników nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ale to sojusznictwo nie może być okupione przymykaniem oczu na łamanie praw człowieka. I chciałam jeszcze tylko powiedzieć tym, którzy podnoszą hasła From the river to the sea, Palestine will be free. To oznacza, że w tym miejscu wtedy nie będzie miejsca na Izrael. Tak? To znaczy, rozumiem, że znowu mają Żydzi wyjść ze swojej ziemi. I co się ma z nimi stać? Jaki jest plan tych, którzy głoszą to hasło? Ten plan zakłada tak naprawdę, żeby Izrael przestał istnieć, a Żydzi też. Już kiedyś ktoś taki plan na świecie miał. Więc jestem absolutną przeciwniczką tego hasła i przeciwniczką tych, którzy to hasło podnoszą. Tak jak mówił pan minister Bartoszewski, Polska jest zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego. I będziemy się tego domagali także jako Lewica. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zanim poproszę następnego mówcę, chciałem przywitać młodzież i wychowawców ze Szkoły Podstawowej nr 21 imienia Królowej Jadwigi w Lublinie. Witam was serdecznie. Zostaliście zaproszeni przez posła Jacka Czerniaka, którego też serdecznie pozdrawiam. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Nie, proszę bardzo. Pan poseł Dziedzic jest łaskawy i uśmiechnięty. Nie ma problemu. Szczęść Boże. A nie mówiłem. Mówiłem, że są na tym świecie ludzie, którzy innych nie mają za ludzi. Jest taka teoria, jest taka fałszywa antropologia wywiedziona z fałszywej teologii i jest taka praktyka. I z tą praktyką rasistowską, ludobójczą mamy do czynienia w naszych czasach, między innymi w Strefie Gazy. I bardzo jestem zbudowany poziomem i wydźwiękiem tej debaty, którą prowadzimy. Jednoznaczna kwalifikacja zbrodni wojennej, która miała tam miejsce jako jedna z wielu, zbyt wielu. Jedna z niezliczonych zbrodni wojennych popełnianych przez państwo położone w Palestynie, państwo Izrael. Ta zbrodnia wojenna jawi się w jasnym snopie światła, które moi koledzy, koleżanki, parlamentarzyści rzucają na tę sprawę. I zdaje się, że w Wysokiej Izbie jednym, jedynym osobnikiem, który tej zbrodni nie chce tak nazywać i mówi o incydencie, jest pan minister spraw zagranicznych. Czy rzecznik państwa położonego w Palestynie, czy
rzecznik ambasady Izraela w Warszawie, czy może po prostu aspirant lizus, który chce być ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w państwie położonym w Palestynie, co nie wiem, z jakiego powodu miałoby nastąpić, z jakiego powodu mielibyśmy na tak wysokim poziomie utrzymywać relacje dyplomatyczne z tym zbrodniczym, terrorystycznym reżimem, który nie owija w bawełnę swoich zamiarów, swojej oceny tej sytuacji. Tak cytowane w poprzednich wystąpieniach wypowiedzi przedstawicieli armii i administracji, polityków Izraela, no to są wypowiedzi, to jest retoryka Jergena Stropa i jego ekipy pacyfikującej getto warszawskie w 1943 roku. To jest retoryka nadludzi, którzy innych uważają za zwierzęta, insekty, które można i należy tępić. Z jakiego powodu, panie marszałku, pan używa języka ludobójców? Zbrodnie nazywa pan incydentem, panie ministrze. Wnoszę więc w imieniu klubu Konfederacja o odrzucenie pańskiego sprawozdania. Nie będę się rozwodził nad samym faktem budzącym grozę, bo do grozy samego morderstwa państwo dołożyliście grozę zaniechania i owijania w bawełnę ze strony służb cywilnych i instancji najwyższych państwa polskiego. I to budzi również grozę i to powinno budzić potępienie. I odrzucając pańskie sprawozdanie, wyrażam nadzieję na to, że w Wysokiej Izbie odbędziemy debatę na temat polityki zagranicznej. Kontynuować będzie mój znakomity kolega, profesor Andrzej Zapałowski, który przybywa wszak z Przemyśla i wie więcej o postaci zmarłego świętej pamięci Damiana Sobola. Kondolencje dla jego najbliższych i potępienie dla tych, którzy te zbrodnie relatywizują. Wydaje mi się, że na tej sali nikt nie relatywizował tej zbrodni do tej pory. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, bardzo dobrze, że środowiska polityczne, które tutaj przede mną występowały, bardzo jasno i klarownie określiły tą zbrodnię. Ponieważ, proszę państwa, ta dyskusja, ta debata nad tragiczną śmiercią Damiana jest po części też debatą nad naszymi stosunkami z Izraelem. W ostatnich dekadach mieliśmy do czynienia z butą, chamstwem, ignorancją, brakiem wrażliwości na Polaków, na nasze poświęcenie w czasie II wojny światowej. Brak przeprosin, które by nastąpiły od razu, bo przeprosiny wymuszone nie są za żadnymi przeprosinami. To jest tylko gest dyplomatyczny. Brak od razu deklaracji zadośćuczynienia rodzinie. Bez procesów. Proszę państwa, to tak naprawdę pokazuje poziom, do którego myśmy sami się przez lata doprowadzili w relacjach z Izraelem. Proszę państwa, określę to w ten sposób, że przez lata wiele rządów realizowało politykę, nazwę ją, przeciekających pampersów. Brak zdecydowanych działań. Proszę państwa, to, co zrobił ambasador Izraela, powinien przez sam Izrael być zdecydowanie potępiony. On zniszczył narrację Izraela, którą budowali 30 lat. Ona już nie będzie taka sama.
właśnie od śmierci Damiana. Widziałem młodych ludzi, którzy współpracowali z Damianem w Przemyślu, którzy byli kompletnie w szoku śmiercią tego człowieka, ale przede wszystkim postawą państwa, które go zamordowało. Widziałem łzy w oczach mojej córki, która z nim przeprowadzała wiele akcji. Nie mogła dojść do siebie. Ktoś powie, że to słowa, tak jak mówił ambasador, antysemickie. Proszę państwa, ja mam specjalne prawo o tym mówić. Mój dziadek przez wiele miesięcy przechowywał 3 Żydów z Kańczugi, 6 dzieci w domu. Oni przeżyli. O mało całą wioskę nie zamordowali Niemcy przez to. Mój ojciec miał 12 lat. Nie będę mówił o szczegółach, dlaczego to się nie skończyło śmiercią całej wioski. To było męstwo mojego dziadka i kilku osób, bo wiedzieli, co zrobić. Dlatego, proszę państwa, to, co mówią politycy izraelscy, którzy występują w rządzie Netanjahu i mówią, że nie zgodzą się na żadne przeprosiny i odszkodowanie, bo to była tylko tragedia, to był tylko incydent. Incydent, który w kilka miesięcy, było o tym mówione w Strefie Gazy, jest ponad 3-krotnie więcej ofiar cywilów niż przez ponad 2 lata wojny na Ukrainie. I świat milczy, proszę państwa. Nikt nie powinien milczeć. Myśmy się cofnęli w konwencjach genewskich o całe 100 lat w przestrzeganiu. I na koniec bym się zapytał, jak moi koledzy na uniwersytecie mają kształcić studentów z przedmiotów przestrzegania praw człowieka? Czy jeszcze coś takiego na świecie funkcjonuje? Czy jest tylko, proszę państwa, prawo siły? I my musimy sobie na to odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Adam Dziedzic, Klub Parlamentarny PSL Trzecia Droga. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Damian Sobul, wolontariusz pochodzący z Przemyśla, zginął w ataku Sił Zbrojnych Izraela, który skierowano na konwój humanitarny dostarczający żywność. Był członkiem organizacji charytatywnej World Central Kitchen i stał się jedną z 7 ofiar tamtego zamachu, bo tak to trzeba nazwać, ale także jedną z 10 000 osób, które straciły życie w wyniku wojny izraelsko-palestyńskiej. To zatrważające wydarzenie miało miejsce w nocy z 1 na 2 kwietnia bieżącego roku. Razem z nim w wyniku ataku wykonanego przez Izrael w północnej strefie Gazy poniosło śmierć jeszcze 6 osób niosących, tak jak on, pomoc dla potrzebujących. To wydarzenie w cywilizowanym świecie nigdy nie powinno mieć miejsca. To również zaprzeczenie wszelkim zasadom niesienia pomocy i wsparcia, szczególnie dla tych, którzy znajdowali się na obszarze konfliktu nie z własnej woli, ale często w wyniku działań politycznych bądź niespodziewanej agresji. Takie zamierzone działania nigdy nie powinny mieć miejsca. Pracownicy, wolontariusze organizacji humanitarnych muszą być chronieni, ponieważ zapewniają potrzebną pomoc cywilom, osobom nie mającym wpływu na wojnę, nie biorących w tych konfliktach bezpośredniego czynnego udziału. W wyniku wielu już podjętych działań dotyczących jakże tragicznej sprawy dochodzenie wykazało, że po tym jak pojazdy z pomocą humanitarną opuściły magazyny, w którym rozładowano tę przywiezioną pomoc, jeden z dowódców wojskowych izraelskich sił zbrojnych błędnie założył, że uzbrojone osoby znajdują się wewnątrz pojazdów towarzyszących i że są to terroryści Hamasu. Siły izraelskie nie zidentyfikowały tych pojazdów jako powiązanych z pomocą humanitarną. Na tej podstawie podjęto decyzję o ataku, który przeprowadzony został z poważnym naruszeniem rozkazów
standardów i procedur operacyjnych. Ustalenia śledztwa wykazały, że do tego nigdy nie powinno dojść. Atak na pojazdy pomocowe jest poważnym błędem. Tak jak powiedziałem, spowodowanym niewłaściwą identyfikacją, ale też błędnymi decyzjami. Panie pośle, pan pozwoli, że dokończę, dobrze? Posłucha pan na zakończenie, może pan zmieni zdanie w tej materii. Ja panu nie przeszkadzałem. Ten atak niestety został zakończony wielką tragedią, śmiercią niewinnych osób. Po zapoznaniu się z wnioskami z dochodzenia szef Sztabu Generalnego w Izraelu zdecydował, że podjęte zostaną następujące działania i środki. Dowódca wsparcia ogniowego brygady, oficer w stopniu majora, zostanie zwolniony ze stanowiska. Szef sztabu brygady, oficer w stopniu pułkownika rezerwy, zostanie zwolniony ze stanowiska. Ponadto dowódca brygady i dowódca 162 dywizji otrzymują pisemną naganę. I to jest kara za zabicie 7 osób. I to ma być taka kara? Stanowczo zatem domagamy się, aby ta sprawa była całkowicie wyjaśniona. To, co zakomunikowały izraelskie siły zbrojne, pokazuje, że pominiętych jest wiele z pewnością istotnych szczegółów, że za takie czyny winni muszą zostać ukarani. Bowiem to nie są sprawy dyscyplinarne i naszym zdaniem niewłaściwy jest sposób ich rozwiązania. Zastosowana bowiem kara, o ile w ogóle można rozstrzygać tę sprawę w kategorii kar, jest całkowicie nieadekwatna do popełnionego przestępstwa, bo chyba w tych kategoriach należy to oceniać. Ta sprawa nie może być zamiatana pod dywan. Jako poseł z Podkarpacia domagam się ścisłej współpracy z prokuraturą w Przemyślu i jej odpowiednikiem w Izraelu. W świetle prawa trzeba to najpierw oficjalnie wyjaśnić na poziomie ponadkrajowym. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zastosował w tej sprawie środki tymczasowe. Zgodnie z decyzją Izrael musi powstrzymać się od działań zakazanych przez konwencję o ludobójstwie, przeciwdziałać i karać bezpośrednio oraz publiczne podżeganie do niego, podjąć natychmiastowe i skuteczne środki, aby zapewnić pomoc humanitarną ludności cywilnej w strefie Gazy, zabezpieczyć dowody oraz przedłożyć Trybunałowi w ciągu miesiąca raport z wykonywania tych środków. Szanowni Państwo, Damian Sobol stał się jedną z dziesiątek tysięcy ofiar, które straciły życie od początku wybuchu wojny izraelsko-palestyńskiej. Ale każda z tych ofiar rozpatrywana jest przecież indywidualnie. Przez pryzmat rodziny, domu, życia, pracy zawodowej. Każda z tych ofiar zostawiła kogoś w żałobie, w rozpaczy. Każda z pewnością była kochana i kochała. Za te niepotrzebne ofiary dzisiaj strony trwającego konfliktu obwiniają się wzajemnie. Konflikt trwający wiele dekad sieje śmierć, zniszczenie niewinnych ludzi i ich dorobku życia. Ambasador Izraela w Polsce zamieścił przeprosiny? No nie wiemy, czy to właściwe słowo. I złożył kondolencje rodzinom. Poprosił nawet o kontakt do bliskich Damiana Sobula. Jednocześnie publikując serię oburzających wpisów, umniejszających zarówno skalę tragedii, jak i broniących interesy swojego kraju. Tych, którzy zarzucali izraelskiej armii celowość działania, nazwał antysemitami, podając, że Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia, również dla dobra całego świata zachodniego. Tego tolerować się nie da. To przejaw arogancji i całkowity brak zrozumienia dla powagi sytuacji. W tego typu sprawach musimy z całą stanowczością stwierdzić, że państwo polskie musi dbać o swoich obywateli bez względu na pojawiające się trudności i prowadzić działania dyplomatyczne, które doprowadzą do ukarania winnych i zadośćuczynienia ofiarom. Składam również z tego miejsca wyrazy głębokiego współczucia dla rodzin nieżyjących ofiar. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Na tym zakończyliśmy, wysłuchaliśmy wystąpień klubowych. Przechodzimy do zadawania pytań. Lista zadawanych pytań to 17 osób. Zamykam tę listę. Ustalam czas na 1,5 minuty.
To bardzo proszę się jeszcze dopisać. Ustalam czas na 1,5 minuty. Zapraszam, głos zabierze pan poseł Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo. W Strefie Gazy Izrael odgrywa negatywną i zbrodniczą rolę. Jedną z ofiar tej ludobójczej polityki stał się polski obywatel Damian Sobul, który niósł pomoc humanitarną. Jest to niewyobrażalna tragedia, nad którą trudno przejść do porządku dziennego. Tymczasem urodzony w Moskwie ambasador Izraela Jakob Liwne, zamiast powiedzieć przepraszam, zaczął oskarżać Polaków o antysemityzm. To kolejne oburzające wystąpienie czołowego przedstawiciela władz Izraela. Co jeszcze Izrael ma zrobić, żeby polska klasa polityczna zareagowała twardo w obronie własnych obywateli i własnej godności? Czy to użytkownicy mediów społecznościowych muszą przypominać prezydentowi i ministrowi spraw zagranicznych, że to armia Izraela dokonała tej zbrodni? Długo nie przechodziło to przez usta i klawiaturę. Szanowny panie ministrze, jest pan poważnym dyplomatą. Proszę o odpowiedź. Co musi jeszcze powiedzieć lub zrobić pan Liwne, żeby Polska po prostu wydaliła tego szkodnika z Polski? Zapraszam, głos zabierze pan poseł Grzegorz Braun, Klub Parlamentarny Konfederacja. Szanowny panie ministrze, różnimy się w ocenie faktu, który dzisiaj ogniskuje tę debatę. Państwo jesteście skłonni traktować to jako incydent, błąd, wyjątek od reguły. Ja zaś twierdzę, że jest to realizacja normy, konsekwentne aplikowanie ludobójczej, rasistowskiej ideologii dla pobożnych, ideologii Talmudu, dzikiej, rasistowskiej, nieludzkiej, dzielącej ludzkość na ludzi i podludzi, a dla świeckich i może nie tak pobożnych, ideologia Holokaustu, która ma te same wektory i oddziela sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Barbara Engelking-Boni, którą powołał pański kolega minister Sienkiewicz do Rady Programowej Muzeum, a właściwie quasi-eksterytorialnego ośrodka propagandowego POLIN. Barbara Engelking powiedziała kiedyś publicznie, śmierć Żyda to mistyka, podczas kiedy śmierć Polaka to proza. Odnosiła się do faktów z przeszłości, z czasów II wojny światowej. Czy pan minister uważa, że to jest właściwa diagnoza i że to jest ten kierunek, w którym iść powinno państwo polskie w swojej polityce historycznej i w polityce międzynarodowej? Dziękuję, panie pośle. Zapraszam pan poseł Mariusz Krystian, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, w całej tragicznej sprawie śmierci polskiego wolontariusza trzy kwestie bardzo istotne. Pierwsza, sam fakt śmierci Damiana Sobula. Śmierci, która miała charakter zbrodni wojennej i morderstwa z premedytacją, trzykrotny atak Wojska Izraelskiego na konwój humanitarny, miał jeden cel tak naprawdę, pokazać, nie ważcie się pomagać cywilnym ofiarom wojny, cywilnym ofiarom palestyńskim. Druga sprawa to reakcja rządu izraelskiego, a w zasadzie brak reakcji i skandaliczne zachowanie ambasadora Izraela w Polsce. I sam ten fakt tego zachowania, braku reakcji, a wręcz ataku na Polskę i oskarżania Polaków o antysemityzm powinien wystarczyć do tego, aby pan ambasador został wydalony z Polski. To powinno nastąpić zdecydowanie. I trzecia rzecz, niestety spóźniona reakcja rządu polskiego, bo dopiero 3 kwietnia premier Donald Tusk w tej sprawie wydał głos, oświadczenie na platformie internetowej X. Zbyt słabe i zbyt późno. Panie ministrze, mam pytanie. Jako że nie zanosi się, aby państwo Izrael wypłaciło przynajmniej szybko odszkodowanie rodzinie świętej pamięci Damiana Sobula, jakie państwo polskie zamierza podjąć działania, aby zadośćuczynić i przynajmniej wesprzeć materialnie rodzinę Damiana Sobula? Dziękuję, panie pośle. Dziękuję.
Zapraszam. Głos zabierze pan poseł Michał Szczerba, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Nie widzę pana posła. Zapraszam pani poseł Katarzyna Maria Piekarska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, koleżanki, koledzy, posłowie. Damian Sobul, wspaniały człowiek, który był w gazie razem ze swoimi przyjaciółmi z organizacji, która pomagała ludziom w sytuacji dramatycznej, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia wojennego, pomagała dzieciom, kobietom, starcom. Niestety zginął. Chcę liczyć na to, że zginął w wyniku błędu, ale zarówno jego rodzina ma prawo domagać się zadośćuczynienia od strony izraelskiej, jak też państwo polskie ma prawo oczekiwać przeprosin. I to nie tylko w imieniu ambasadora, ale w imieniu państwa Izrael. I tutaj moim zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ wydarzyła się rzecz straszna, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Ale ja mam do pana ministra pytanie odnośnie innego polskiego obywatela, Aleksa Dancyga, który znajduje się w niewoli Hamasu. Został porwany, został pobity i porwany 7 października ubiegłego roku. I co z nim wiadomo? W zasadzie nie jest wiadomo, co się z nim dzieje. Hamas podał co prawda informację, że nie żyje, ale służby izraelskie nie potwierdziły tej informacji. Panie ministrze, czy ten obywatel, czy coś rząd wie, co się dzieje z naszym obywatelem, który jest przetrzymywany przez Hamas? Dziękuję bardzo. Zapraszam. Pan poseł Grzegorz Garza, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie ministrze. Często zastanawiamy się, jaki duży ogrom nieszczęścia tam się zdarza. Często zastępujemy słowa zbrodnia wojenna incydentem, wypadkiem. Giną ludzie, nie tylko od broni, ale giną z głodu. I tutaj rola tych ludzi, którzy tutaj zginęli, w tej sytuacji. Damian Sobul. Nie zginął tam, bo chciał walczyć z kimś. Chciał pomagać. A ambasador Izraela w Polsce, no niestety nie stanął na wysokości zadania. Domagam się tutaj szybkich i zdecydowanych ruchów. Dyplomacja lubi spokój, brak mocnych słów, ale w sytuacji tej powinny te słowa paść. Powinien być persona non grata, powinien być wydalony z Polski. Nie obwiniajmy tutaj narodu, obwiniajmy konkretnych ludzi, ale dopilnujmy tego, żeby ten naród doprowadził do skazania tych ludzi. Nie zostawmy to w rękach polityków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam pan poseł Włodzimierz Skalik, Klub Parlamentarny Konfederacja. Pani marszałek, może zanim rozpocznę swoją wypowiedź, mam pytanie, dlaczego pani tak stosuje taką sytuacyjną etykę, że jednym posłom pani obcina, nie pozwala dokończyć jednego zdania, a innym, mimo upływającego czasu, pozwala na dokończenie wypowiedzi. Zastanawia mnie to. Pani marszałek, Wysoka Izba. Panie pośle, chwilę. Nie wiem, czy pan zauważył, że jak zwykle nie ograniczam czasu, ale dzisiaj wszystkim ograniczam czas, nie tylko panu. Ja rozumiem, że pan poseł Braun jest wrażliwy, ale każdemu z posłów ograniczyłam czas. Pani marszałek, dziękuję. Pani marszałek, nie o to pytam. Ja pytam, dlaczego pani wyłącza mikrofon jednym, a innym nie. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Drodzy rodacy,
presja ma sens. Wasze powszechne oburzenie i gniew wobec początkowej reakcji polskiego rządu na tę zbrodnię wojenną i umyślne morderstwo Damiana Sobula i innych 6 wolontariuszy dokonane z zimną krwią przez służby Izraela. Jakże odmienna była to reakcja od innych reakcji polskich władz w podobnych sytuacjach. Rodzi się pytanie, co jest przyczyną uległości władzy w Polsce wobec terrorystycznych działań Izraela? Co jest przyczyną, że dopiero powszechne oburzenie Polaków zmieniło waszą narrację, panie ministrze? Pytanie, kiedy polskie władze skończą ze stosowaniem tej obrzydliwej, talmudycznej etyki sytuacyjnej, obcej przecież w końcu naszej cywilizacji łacińskiej? Dziękuję bardzo. Zapraszam, głos zabierze pani poseł Ewa Kołodziej, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo, 1 kwietnia to tragiczny dzień. Ale szanowni państwo, dzisiejszy dzień jest również przerażająco smutny ze względu na to, że musimy zmierzyć się z prawdą, jak jest u nas w Polsce. Szanowni państwo, Damian Sobul to nie pierwsza ofiara. Szanowni państwo, Damian Sobul to jest druga ofiara, ponieważ musimy wspomnieć również o tym, że w 1948 roku został zamordowany nasz dyplomata Witold Hulanicki. To konsul generalny RP w Jerozolimie, który również w bestialski sposób został zamordowany. Dlatego Damian Sobul i jego śmierć powinna być tym bardziej wyjaśniona. Oczywiście każda śmierć powinna być ze szczególną starannością wyjaśniona. I dlatego wierzę naszym władzom, wierzę wszystkim instytucjom, że zostaną dopełnione wszystkie najmniejsze detale, by wszystkie szczegóły zostały zachowane i dowiemy się o wszystkim, o czym powinniśmy się dowiedzieć. Ale przejdę dalej. Pomoc humanitarna jest blokowana, szanowni państwo, w Gazie. Katastrofa humanitarna w Gazie jest bezsprzeczna, bezsporna. Cały świat błaga o dopuszczenie organizacji pozarządowych, by dopuściła je, by móc pomóc Gazie. Szanowni państwo, tylko ostatnie zdanie pani marszałek, bo to jest istotne. Strzelano do wolontariuszy. Pytanie dlaczego? Czy nie po to, żeby ich wystraszyć i żeby wystraszyć cały świat, by nikt tam się już więcej nie pojawił? Czy nie chodzi o to, żeby zagłodzić Gazę? Pytanie dlaczego? Bardzo dziękuję pani poseł. Pytanie dlaczego? Dziękuję bardzo. Zapraszam. Głos zabierze pan poseł Janusz Kowalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo. Puste krzesła w ławach rządowych, brak premiera Donalda Tuska, brak przede wszystkim ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego są właśnie dowodem w mojej ocenie tego tchórzostwa, które jest kontynuowane od wielu, wielu tygodni. Reakcja Rzeczypospolitej Polskiej na zbrodnię wojenną i to dobrze, że od lewa do prawa mówimy jako polski Sejm jednym głosem. To była zbrodnia wojenna dokonana przez państwo Izrael na polskim obywatelu. Reakcja polskiego rządu była dramatyczna. Polską rządzą tchórze Radosław Sikorski i Donald Tusk. To Polacy domagali się stanowczej reakcji. I szanowni państwo, ambasador Izraela powinien zostać uznany za persona non grata. Za to, że oskarżył Polskę o antysemityzm, a Polska jest najbardziej tolerancyjnym państwem w Unii Europejskiej. Nie ma zgody na antypolonizm. I znowu reakcja Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego czyni z Polski państwo bez honoru i państwo z tektury. I czas to zmienić. I naprawdę ja się podpisuję pod wieloma słowami, a w zasadzie większością słów, które pani poseł Anna Maria Żukowska wypowiedziała. Ważne słowa. Tak powinien mówić z godnością polski polityk, polski poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ale gdzie jest Radosław Sikorski i gdzie jest Donald Tusk, którzy powinni bronić właśnie w obliczu dramatycznej śmierci polskiego obywatela honoru Rzeczypospolitej Polskiej i w obliczu tych słów, które wypowiedział haniebnie ambasador Izraela. Dziękuję, panie pośle.
Pozwólcie Państwo, że serdecznie przywitam Mieleckie Środowisko Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, które zwiedza dziś Sejm na zaproszenie pana posła Fryderyka Kapinosa. Serdecznie Państwa witam. Mam nadzieję, że będziecie mieć dobre wspomnienia z tej wizyty. Bardzo proszę, głos zabierze pan poseł Paweł Jabłoński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, pani marszałek. Wysoki Sejmie, panie ministrze. W tej debacie było bardzo mocno słychać, że w zasadzie my się wszyscy zgadzamy. Doszło do zbrodni wojennej, doszło do zabójstwa. Sprawców tego zabójstwa należy ukarać. I bardzo dobrze, że się zgadzamy. Pytanie teraz, co z tym zrobimy? Konkrety, panie ministrze, konkretne pytania. Czy Polska na dzisiaj ma dostęp do śledztwa? Jeżeli nie ma dostępu do śledztwa, co robimy, żeby ten dostęp uzyskać? Co robimy także wspólnie z Australią, z Kanadą, ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, z Palestyną, żeby Izrael nas do tego śledztwa dopuścił? Ale konkretnie, panie ministrze, co robimy? Nie, że się spotykamy, że rozmawiamy, że mówimy, żebyśmy chcieli wobec Izraela. Jakie realne działania zostały podjęte? Jakie realne działania zostaną podjęte? Co robimy, panie ministrze, żeby Izrael zaczął przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego? Żeby przestał blokować transporty z pomocą żywnościową, z pomocą medyczną, które stoją w Egipcie, czekają na wjazd do Strefy Gazy? Co robimy znów konkretnie? Nie, że mówimy, żebyśmy chcieli. Jakie działania zostały podjęte? My wiemy, że ta sprawa jest bardzo trudna, panie ministrze, ale ta debata pokazała, że my się naprawdę w tej sprawie zgadzamy i będziemy w tej sprawie wspierać Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tylko żeby wspierać, to działania muszą być. Izrael się opiera. Żeby ten opór złamać, trzeba działać asertywnie. My to pokazaliśmy w ostatnim roku, negocjując z sukcesem tę umowę, która zlikwidowała mechanizm, że wycieczki izraelskie przyjeżdżały z uzbrojoną ochroną. Pokazaliśmy, że można, jeśli się działa asertywnie. I naprawdę pełne wsparcie, myślę, że całego polskiego Sejmu dla ministerstwa, jeśli działania będą. Znów prośba, nie ma pana posła Szczerby, też szefa grupy polsko-izraelskiej parlamentarnej. Zwołajmy to posiedzenie grupy, niech pan ambasador tu przyjdzie. Zasługujemy na to jako posłowie, żeby... To zwołajmy pani przewodnicząca jak najszybciej. Kiedy ma się ta grupa zebrać, jeśli nie dzisiaj, nie w takiej sprawie? To jest obowiązek nasz. Zapraszam do głosu pan poseł Arkadiusz Mularczyk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. To tragiczne wydarzenie, ta zbrodnia wojenna, która wydarzyła się w Palestynie, śmierć polskiego obywatela, ale także obywateli innych krajów, zmuszają nas do postawienia pytania, jaką politykę prowadzi państwo Izrael. Jednocześnie przyjęcia bardzo asertywnej postawy, jeśli chodzi o domaganie się sprawiedliwości, przede wszystkim ukarania sprawców, żołnierzy sił zbrojnych Izraela, którzy są odpowiedzialni za tą zbrodnię wojenną, ale jednocześnie domagania się odszkodowania słusznego dla rodziny ofiar, a także podjęcia współpracy z krajami, których obywatele również zginęli. Dlatego, panie ministrze, kluczowe jest dzisiaj w mojej ocenie podjęcie pełnej współpracy i kompatybilności działań z krajami i rządami tych krajów, których obywatele również zginęli w czasie tego ataku z dronów bojowych na samochody pomocy humanitarnej. Czy ta współpraca istnieje między rządem polskim, MSZ-em, a krajami takimi jak Kanada, Wielka Brytania, z których pochodzą rodziny ofiar? Druga sprawa, która zmusza mnie pewnej refleksji, szanowni państwo, Wysoka Izbo, to postawa ambasadora Izraela, a w zasadzie coś, co jakby wiem, z czym spotykam się już od dawna, relatywizowania zbrodni wojennych na obywatelach innych krajów, aniżeli Żydzi. To jest tak, drodzy państwo, że ta historia, ta sprawa pokazała, jak państwo Izrael podchodzi do zbrodni wojennych popełnionych na obywatelach innych krajów. I z tego również jako naród musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam. Głos zabierze poseł Marcin Skonieczka, Klub Parlamentarny Polska 2050, Trzecia Droga. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Dzisiejsza debata służy uczczeniu pamięci Damiana Sobula. Jego śmierć to wielka strata dla jego rodziny, dla jego znajomych, dla jego współpracowników, mieszkańców Przemyśla i całej Polski. To także wielka strata dla wszystkich organizacji humanitarnych działających na terenie całego świata. To wielka tragedia, że człowiek niosący dobro, człowiek pomagający najbardziej potrzebującym został zamordowany przez izraelskie
wojsko. Rodzinie Damiana Sobula, jego znajomym, wszystkim współpracownikom składam serdeczne wyrazy współczucia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam pani poseł Daria Gosek-Popiołek, klub parlamentarny Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ta dyskusja, ta informacja nie będzie pełna do momentu, w którym nie otrzymamy również odpowiedzi na jedno bardzo ważne pytanie. Co robi Polska? Co robi polski rząd, żeby wymóc na Izraelu przestrzeganie prawa międzynarodowego? Co robi we współpracy z innymi krajami, aby w końcu do tego typu zbrodni wojennych nie dochodziło? I dopiero kiedy otrzymamy tą informację, to dopiero wtedy będzie to oznaczać szacunek dla pamięci wszystkich tych, którzy niosą pomoc uchodźcom i niosą pomoc tam na miejscu w Strefie Gazy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam pani poseł Katarzyna Uberhan, klub parlamentarny Lewica. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Nie bądź obojętny. 11 przykazanie. Dopisaliśmy je jakiś czas temu. Ale cały czas obowiązuje 5 przykazanie. Nie zabijaj. Ale w obronie bezpiecznego domu, w obronie bezpieczeństwa naszej rodziny, w obronie własnego kraju, kto by nie podjął walki? Kto nie oddałby życia? Ale dlaczego musi? Damian Sobol oddał życie, niosąc pomoc innym ludziom, których nawet nie znał. Po prostu niósł pomoc drugiemu człowiekowi. Po prostu tylko dlatego, że ta druga osoba to też człowiek. Pamiętajmy, walka o prawa człowieka, walka o prawo każdego człowieka to ta sama walka, co walka z antysemityzmem. Tu w tej walce, na prawdziwej walce, w walce o bezpieczny dom, zginęło wielu ludzi. Zginął nasz rodak, Damian Sobol. Usłyszeliśmy przepraszam, ale to zbyt mało. Śmierć musi zostać wyjaśniona, winni ukarani, a rodzina otrzymać zadośćuczynienie, choć to życia mu nie wróci. Ale teraz na koniec chciałabym, byśmy chwilą ciszy uczcili polskiego wolontariusza Damiana Sobola, ale też wszystkie cywilne ofiary wojny wywołanej zbrodniczym atakiem terrorystycznego Hamasu. Dziękuję, pani poseł. Dziękuję. Zapraszam. Głos zabierze pan poseł Bogusław Wołoszański, klub parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo. Wszystkie słowa, które padają tutaj na tej sali, mają ogromne znaczenie dla wszystkich Polaków, bo tego rodzaju reakcja i reakcja naszego rządu, noty dyplomatyczne, żądanie ukarania sprawców, to jest jedna droga. Druga droga, bardzo mocny głos powinien paść na tej sali. W związku z czym pytanie, czy Sejm, który ostatnio podejmował dwie uchwały w sprawie Eugeniusza Romera i w sprawie rocznicy pierwszej ustawy obrony przyrody, nie powinniśmy podjąć uchwały właśnie w sprawie Sobula, żeby uczcić jego całe życie, jego bohaterstwo i śmierć. Dlatego proponuję i czy właściwie zadaję pytanie, czy możemy uchwalić uchwałę w tej sprawie, w sprawie skromnego człowieka, który oddał życie, pomagając innym. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Spieszę z wyjaśnieniem. W trakcie posiedzenia Prezydium Sejmu taki wniosek się pojawił. Złożył go klub Konfederacji.
ustaliliśmy, iż pierwszy wysłuchamy informacji i po informacji w następnym posiedzeniu rozpatrzymy wszystkie wnioski ewentualnych uchwały, uzyskując odpowiedź ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pan poseł Piotr Polak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Śmierć Damiana Sobula bulwersuje, śmierć Damiana boli i bulwersuje i boli tym bardziej, że zginął, został zamordowany człowiek, który pojechał tam, żeby podać pomocną dłoń innym ludziom, głodnym ludziom oczekującym pomocy. Panie ministrze, od śmierci mija dzisiaj 12 dzień Damiana. Dzisiaj jego ciało zostało przywiezione do ojczyzny, ale te 12 dni to już dość długo, dość wiele czasu minęło od śmierci i prosiłbym o informację od pana ministra konkretnie, co przez te 12 dni i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i Polski Minister Spraw Zagranicznych, i Ministerstwo Sprawiedliwości, Polski Minister Sprawiedliwości, co państwo zrobiliście w temacie wyjaśnienia tej zbrodni, wyjaśnienia jej okoliczności, w temacie powołania Międzynarodowej Komisji. Jeszcze jedno pytanie. Damian tam pojechał, żeby nieść pomoc, rozdzielić żywność, która dotarła z Cypru. Co Polska, ile Polska przeznaczyła środków pomocy humanitarnej dla głodującej ludności palestyńskiej od tych kilku miesięcy? Dziękuję, panie pośle. Ile pieniędzy przeznaczyliśmy na wsparcie głodującego narodu palestyńskiego? Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Zapraszam, głos zabierze poseł Aleksandra Karolina Wiśniewska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, słyszymy dziś demagogiczne ataki od przedstawicieli byłego rządu na dzisiejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podczas gdy to właśnie ci rządzący nami jeszcze do niedawna sami zakupywali od Izraela system Pegasus do inwigilacji każdego niewygodnego obywatela, stosując reżimowe metody i podważając bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Jednocześnie, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, pan poseł Braun, mimo swojej ogromnej erudycji i niezaprzeczalnej błyskotliwości, niestety prawi dziś rzeczy niemądre, politycznie upraszczające i intelektualnie niewyrafinowane. Nikt z nas nie kwestionuje tego, że działanie Izraela i rażąco narusza międzynarodowe prawo humanitarne i zawiera w sobie zbrodnie wojenne. Ale by Polska, Szanowni Państwo, miała szansę odzyskać należyte jej miejsce na arenie międzynarodowej, a w ciągu ostatnich 8 lat tak wiele w tym aspekcie straciliśmy, to nie możemy pozwolić na to, byśmy podczas konsekwentnego i bezwzględnego piętnowania zbrodni wojennych wpadli w prostą pułapkę bycia opanowanym przez demony antysemityzmu czy demony islamofobii. Musimy unikać rygoryzmu i fundamentalizmu i w szacunku do każdego człowieka i narodu widzieć wartość nadrzędną. Damian Sobul i pracownicy humanitarni nieśli pomoc obywatelom zarówno Izraela, jak i obywatelom Palestyny, pokazując, że prawdziwi wielcy Polacy są zupełną odwrotnością wzorców zachowań reprezentowanych przez tych z nas na sali, którzy tak bardzo się pogubili. Oby postaw takich jak Daniela, Damiana i takich jak naszych innych poległych obywateli było wśród nas jak najwięcej i oby tych drugich. Dziękuję, pani poseł. Bardzo dziękuję, pani poseł. Bardzo zapraszam pan poseł Marcin Przydacz, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Panie ministrze, Wysoka Izbo, w polityce międzynarodowej sposób reakcji i sygnały wysyłane przez dane państwo mają niebagatelne znaczenie. Niebagatelne znaczenie ma także czas i szybkość reakcji dla skuteczności i dla szacunku do Polaków i państwa polskiego. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajęło aż 4 dni, aż 80 godzin, aby wezwać ambasadora Izraela do gmachu przy Alei Szucha. 80 godzin zastanawialiście się państwo, czy wezwać ambasadora państwa, które odpowiada za śmierć polskiego obywatela. Panie ministrze, tam zginął polski obywatel. Obowiązkiem państwa polskiego jest szybka i pilna reakcja. Być może, gdybyście zareagowali w odpowiednim czasie,
nie bylibyśmy świadkami całego tego festiwalu gorszących i obraźliwych słów dla Polski i Polaków. Minister spraw zagranicznych, jak sam stwierdził, sam dzwonił do ambasadora Izraela. Coś, co się bardzo rzadko spotyka, żeby minister konstytucyjny wydzwaniał do ambasadora. Należało wezwać pilnie jeszcze we wtorkowy poranek ambasadora, zażądać wyjaśnień i reakcji. I moje pytanie, dlaczego tak dużo czasu wam zajęła ta decyzja i z czyjej inicjatywy odbyła się rozmowa ministra Sikorskiego z ministrem Kacem? Zapraszam, głos zabierze pan poseł Tomasz Zimoch, Klub Parlamentarny Polska 2050, Trzecia Droga. Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, w czasie spotkania wiceministra spraw zagranicznych z ambasadorem Izraela strona polska zażądała, by w śledztwie brał udział polski prokurator. Czy prokurator z Przemyśla rzeczywiście już bierze udział w tym śledztwie? Polska chce mieć pewność, że śledztwo będzie prowadzone prawidłowo. I jasno, czy jasno nadal wyrażone jest to stanowisko, że nie zgadzamy się, by zakończyło się to postępowanie karami dyscyplinarnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pan poseł Michał Szczerba, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, szanowny panie ministrze, Wysoka Izbo. Izrael toczy wojnę z organizacją terrorystyczną, która dopuściła się barbarzyńskich ataków na jego obywateli 7 października 2023 roku. Ale chcę jako przewodniczący polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej podkreślić i powiedzieć to wprost. Prawo międzynarodowe i prawo humanitarne musi być przestrzegane, a ludność cywilna zawsze musi być chroniona. Niezależnie od okoliczności, niedopuszczalnym jest kierowanie ognia wobec pracowników humanitarnych. 1 kwietnia 2024 roku w Strefie Gazy w wyniku izraelskiego ataku rakietowego na konwój pojazdów należących do organizacji humanitarnej World Central Kitchen śmierć poniosło 7 wolontariuszy, ale przede wszystkim poniósł tę śmierć obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, pan Damian Sobul. I zawsze polski polityk, i zawsze polski parlamentarzysta będzie dbał o bezpieczeństwo polskich obywateli. I to jest nasz priorytet i to jest nasze pierwszoplanowe zadanie. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że domagam się, aby Izrael umożliwił pełen dostęp do pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Jednocześnie wzywam Hamas do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, polska-izraelska grupa parlamentarna ma jeden cel. Budowanie dobrych relacji polsko-izraelskich. Budowanie i pielęgnowanie relacji polsko-żydowskich. Ale w sprawach, które dotyczą polskiego interesu i polskich obywateli, zawsze będziemy twardzi i zawsze będziemy nieugięci i będziemy żądać konkretnych działań również od strony Ministerstwa Spraw. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. O odpowiedź na pytanie.